Dobrze Państwu. Dzisiaj mamy w studio wspaniałego gościa z Warszawy, który znany jest Państwu z wielu ciekawych inicjatyw i z działania w służbie zdrowia, w działaniu medycznym. Przed nami Antoni Przeszta. Witaj, Antoni. Witam, Jarku. Dzień dobry. Witam też Państwa bardzo serdecznie. Jest zawsze wiele tematów, które możemy omawiać, ponieważ nasza działalność już trwa wiele lat. Ja bym zaczął od... Wspomniałeś, że właśnie dzisiaj skończyłeś następny kurs, tak? A więc przybliż nam, jak te kursy wyglądają i czego można się na nich nauczyć. No właśnie, więc dzisiaj skończyliśmy pierwszy stopień kursu duchowego uzdrawiania, który prowadziliśmy w Warszawie przez Zoom. No, dużo rzeczy się uczyliśmy, ale tak jak zacząłeś od tego, że o wielu sprawach można by rozmawiać, tak też duchowe uzdrawianie jest takim tematem, który włącza wiele aspektów w jedno. I od zdrowie zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od tego, co się teraz dzieje na świecie czy w Polsce, ale równocześnie od tego, jakie mamy relacje, jak potrafimy się odnaleźć, czy dobrze śpimy, czym się żywimy i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o program tego, co myśmy mieli na pierwszym stopniu, no to zaczęliśmy od definiowania właśnie kursu duchowego uzdrawiania, na czym polega akt uzdrawiania, co robimy, uczyliśmy się sekwencji. Tu zwykle na pierwszym stopniu to dużo czasu poświęca się na dostrajanie się, żeby był przepływ energii, żeby ta energia płynęła pozytywnie, żebyśmy więcej pobierali niż przekazujemy dalej, bo w uzdrawianiu to my jesteśmy takim przekaźnikiem tej duchowej obecności, a nie tylko po prostu nie dajemy oczywiście z siebie, więc tego się uczyliśmy. Uczyliśmy się szukać i określać, jakie mamy zagadnienia życiowe do rozwiązania czy sprawy zdrowotne. I równocześnie też uczyliśmy się rozmawiać z drugą osobą jako z pacjentem. To oczywiście jest pierwszy stopień, więc wszystko to są początki. Ale grupa bardzo się zaangażowała, bardzo ze sobą wszyscy mile współdziałali. I równocześnie też mieliśmy takie ćwiczenie już pod koniec drugiego dnia, ćwiczenie widzenia aury. No i zawsze to jest ciekawe, bo ludzie się cieszą, jak zobaczą aurę, jak zobaczą, co w tej aurze się dzieje i że rzeczywiście można ją zobaczyć, że oni ją mają i tak dalej. Więc takie to było mniej więcej, tak to wyglądał ten kurs pierwszego stopnia. Dobrze, powiedz, znaczy dwa słowa, bo to jest pierwszy stopień, prawda? Cały pełny kurs zawiera kilka części, ponieważ w każdej z nich coś dostajemy, tak? Czegoś się dowiadujemy. Tak, na drugim stopniu mamy bardziej zaawansowaną sekwencję uzdrawiania. Trochę więcej czasu spędzamy na dostrajanie się do źródła, do pacjenta, na przeprowadzenie całej tej administracji uzdrawiania od momentu, kiedy pacjent zadzwoni do momentu, kiedy od nas już pójdzie poprzez na przykład wypełnianie karty pacjenta. Tutaj takim ciekawym jest, że pacjent jest poinformowany, że jeżeli ma problemy zdrowotne, to ma się udać do lekarza. Więc tu uczymy się też prowadzenia tych profesjonalnych kart pacjenta. Poznajemy kodeks etyczny, który jest po to, żebyśmy byli po bezpiecznej stronie i pacjent też. Na drugim stopniu też pracujemy z afirmacjami, z procesem afirmatywnym. Równocześnie też pracujemy z takim formułowaniem sytuacji życiowej i szukaniem pewnych rozwiązań, żeby tworzyć intencje. Ta intencja to jest takie życzenie, które mogłoby się zrealizować, więc zaczynamy uzdrawiać. Oczywiście dobrze jest mieć tę intencję zdefiniowaną. Oprócz tej całej już techniki uzdrawiania, to jeszcze mamy na tym kursie uzdrawianie charyzmatyczne. To jest takie bardzo duchowe, mistyczne, gdzie oddajemy się całkowicie tej sile wyższej i pozwalamy, żeby
ta boska obecność przepływała i uzdrawiała pacjenta. Więc to tak mniej więcej. Rozwijamy też ten język tego, co my czujemy w dłoniach. Oczywiście najczęściej nie dotykamy pacjenta, ale jednak gdzieś jesteśmy blisko w tej aurze i oceniamy to, co tam w tej aurze jest, w jakim stopniu, żeby wiedzieć, jak w sposób taki efektywny przeprowadzić akt zmiany. Tutaj, jeżeli chodzi o ten kodeks, to też jest dosyć dużo takich zagadnień, ale bardzo fajnie, że mamy kodeks, bo on jakby tutaj nie tylko, że reguluje sposób, w jaki my praktykujemy uzdrawianie, ale też pokazuje służbie zdrowia, czy naukowcom, czy jakimś urzędnikom, co my robimy i czy to, co robimy, jest akceptowalne, czy zgodne z prawem. Trzymamy się tego, więc jesteśmy tutaj właśnie w sposób bezpieczny, możemy praktykować i też nie powoduje to jakichś niepokojów z tej strony medycyny głównego nurtu. Tak jak powiedziałeś, kodeks jest bardzo ważny, ale on pierwotnie pochodzi z Anglii, tak? Bo tam duchowe uzdrawianie jest przyjęte w służbie zdrowia. Więc takie podstawy, znajomość tych zagadnień, zwłaszcza na linii pacjent i terapeuta, jest bardzo ważne. Wspaniale. Sam kurs ma... Tak? Ja chciałbym na ten temat jeszcze powiedzieć, bo ten kodeks rzeczywiście powstał już w latach 50. jako jest taki praktycznie chyba pierwszy kodeks w medycynie komplementarnej i z którego to kodeksu czerpały bardzo wiele organizacji na świecie. Nie będę tutaj wymieniał, ale dużo takich znanych to korzystało z tego kodeksu. Ponieważ ja przez lata praktykowałem w Wielkiej Brytanii, to jakby zaakceptowaliśmy to, co się nadaje na Polskę, co jest zgodne z polskim prawem, bo niektóre są różne takie regulacje, które są w Wielkiej Brytanii, ale nie ma ich w Polsce. I tak jak sam wiesz, bardzo tutaj no, solidnie egzaminujemy, to znaczy ja też jestem wdzięczny, że byłeś egzaminatorem i że praktykujesz przez lata. To widzisz, jak to jednak pytania egzaminacyjne są dosyć poważne. Nie? Trzeba się przygotować, żeby ten kodeks opanować i dobrze odpowiedzieć. To jest bardzo ważne, bo w praktyce potem to stosujemy. Dobrze, powiedziałeś o dwóch stopniach. Cały kurs ma kilka części, tak? Tak, 4 stopnie. Więc na 3. stopniu idziemy trochę dalej, więc idziemy w kierunku takiej psychosemantyki, psychoneuroimmunologii, w sensie rozumienia, jak czynniki zewnętrzne wpływają na nasz stan zdrowia, jak nasze myśli czy emocje wpływają na nasz stan zdrowia. Więc to wszystko my bierzemy pod uwagę, pracujemy też, mamy też wiele godzin anatomii, tak żeby na podstawowym jakimś poziomie każdy z terapeutów rozumieć, gdzie jest jaki organ, jak on funkcjonuje, z czym on jest. Najważniejsze, tak. To też dobrze jest wiedzieć, chociaż tak w sekwencji uzdrawiania, że intencja jest czysta, przekazujemy, no to tak bardzo na analizę tych organów nie zwracamy uwagi, niemniej jednak taka podstawowa wiedza medyczna jest tutaj przydatna i my to mamy. Też pracujemy na 3. stopniu jeszcze rozmowę z pacjentem, bardziej takie zaawansowane sekwencje uzdrawiania mamy. Mamy też bardziej szczegółowo opisywany kodeks i dodatkowe tam 3., 4. stopień uzdrawianie na kozetce. Mamy też uzdrawianie kolorami, czyli jak pracować, rozumieć kolor, jak pracować z dźwiękiem. Więc tych tematów, na przykład prowadzenie do medytacji, jakimi metodami moglibyśmy pomóc pacjentowi, żeby on wszedł w medytację, to też robimy tak pomiędzy 3. a 4. Takim ciekawym tematem też pomiędzy 3. a 4., bo one się tam jakby przeciągają na kolejny stopień, to jest też taka bardzo specyficzna rozmowa z pacjentem, sposób komunikacji,
uczymy się, jakie tam mamy te walory, elementy komunikacji, żeby stworzyć taką bezprzeźbieczną przestrzeń, w której pacjent mógłby się otworzyć, mógłby wypowiedzieć to, co go boli, sformułować to, co go boli. To oczywiście zapewniamy poufność, także to. I o to, że jak się uda komuś, że ktoś wypowie, co w sobie chowa i to zejdzie, to już jest duży krok do uzdrowienia. Trochę też na temat diety mówimy i takiego bardziej zaawansowanego dostrojenia się do tej nowej obecności. Tak, przypomniałem sobie, że jeszcze mamy tematy uzdrawiania dzieciństwa, uzdrawiania relacji. Teraz bardzo ten temat pożyteczny, zagadnienia wybaczania, czyli wybaczanie może wpłynąć na powrót do zdrowia, być tym elementem, jednym z czynników. Bardzo ciekawym też tematem jest uzdrawianie umierających, czyli pomaganie tym osobom, które są w bardzo trudnej sytuacji, może już są starsi, już są gotowi na odejście, ale się boją i przeżywają szok tego, że jednak czują, że śmierć się zbliża. Pomóc ich, tak. Unikają o tym rozmawiać, a my uczymy się w taki sposób empatyczny, konstruktywny, wspierający, pomagać pacjentowi, żeby mógł się w tej sytuacji odnaleźć. Też jest bardzo taki ważny temat. Ja przyznam, że dlatego właśnie ten całokształt, czyli te wszystkie części, które składają się na duchowe uzdrawianie tu w Polsce, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie i dlatego skończyłem i kontynuuję to dalej. Ale to, co mówiłeś, te tematy, które są właśnie ujęte, pozwalają człowiekowi, który wchodzi czasem na nową ścieżkę, wchodzić bezpiecznie i empatycznie, tak, w te regiony, na tą drogę. I to jest bardzo, bardzo dobre i ważne. Ten kodeks, o którym wspomniałeś, na szczęście jest dostosowywany do polskich warunków, a więc coraz bardziej będzie taki zrozumiały, czy można go będzie używać. Teraz tak, wiem, że w międzyczasie, bo ten kurs jest jakby podstawą, tak, od tego, co się zaczęło w Polsce, wiem, że później zacząłeś rozszerzać te możliwości, a więc prowadziłeś też, jakbyś mógł nawet parę zdań powiedzieć na tych inne kursy, które prowadzisz, które nawiązują, tak, które uważam, że rozszerzają tą percepcję człowieka, który szuka, który wchodzi na tą drogę. Tak, no właśnie, to jakby tak mówić o tej historii uzdrawiania od momentu, kiedy wróciłem z Wielkiej Brytanii do Polski, a pewnie to było już za 17 lat temu. Założyliśmy wtedy Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli i myślę, że ty też chyba wtedy wstąpiłeś gdzieś niebawem, bo już tego członkostwa masz bardzo wiele lat w naszym stowarzyszeniu i udzielasz się też pięknie. Ale tu jeszcze chciałem wspomnieć, że szkolenie nie kończy się na 4 stopniach, że jeszcze mamy superwizję, spotkania z mentorami, uzdrawianie we własnym zakresie, ileś tam godzin tej praktyki i później przed komisją, przed osobami, które mają już doświadczenie w naszym stowarzyszeniu wieloletnie jako praktycy. No i wtedy jesteśmy profesjonalnymi terapeutami. Ale dodatkowo jeszcze oprócz tego rozwinąłem właśnie te kursy rozwoju intuicji, jasnowidzenia, postrzegania zdolnego tak bardziej w kierunku terapeutycznym, czyli pod kątem jak mogłyby te kursy, czyli ta zdolność, którą moglibyśmy rozwinąć na zajęciach, jak mogłaby pomóc w lepszym rozumieniu pacjenta, czy też rozumieniu jego sytuacji życiowej, po prostu implikowaniu wielu takich zagadnień, które może są trudne. Więc ten kurs rozwój intuicji, postrzeganie zdalne bardzo się rozwinął. Też taki z bardziej zaawansowanych kursów, które ludzie robią po kursie uzdrawiania, to jest mistyczne uzdrawianie. Tam tak naprawdę w sposób bardzo zaangażowany oddajemy się tej boskiej obecności, żeby nastąpiło takie mistyczne uzdrowienie i
różne ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy dzieją się już na zajęciach. Więc to te, powiedzmy, dwa takie zaawansowane kursy. Uzdrawianie dzieciństwa też jest takim ważnym tematem. Dużo tam się dzieje. Oczywiście na zajęciach wracają do zdrowia, ale też uczą się różnych takich metod, technik, które mogą być pomocne w praktyce uzdrawiania, w praktyce terapeutycznej. Więc tu, no, jeszcze mam taki niszowy kurs OB, podróże poza ciałem. One niekoniecznie jakby tak łączą się bardzo z uzdrawianiem, ale ta świadomość bycia, odnajdywania się w tej sferze astralnej, mentalnej, duchowej, w postaci wizualizacji czy takiej projekcji, potrafi, daje nam możliwość lepszego odnalezienia się pomiędzy tymi światami. Robert Monroe kiedyś powiedział, że bardzo ważnym jest, żeby rozumieć, co się dzieje w tej sferze duchowej, astralnej człowieka, i że gdybyśmy lekarze mogli to wziąć pod uwagę, to rzeczywiście bylibyśmy w stanie o wiele bardziej skutecznie leczyć choroby psychiczne i inne choroby, które mają powiązanie z tym, co w tej sferze poza ciałem się dzieje, co się dzieje w aurze pacjenta, jakie tam są interakcje itd. To, co wspomniałeś, jest bardzo ważne, bo wiesz, że choroba jest tylko objawem, tak, tego, że coś się rozregulowało, a więc ta znajomość, umiejętność wchodzenia w informacje dodatkowe, czy to w tym sferze duchowej, czy w tej medycynie na przykład germańskiej, pozwala nam, terapeutom, dosyć szybko postawić, może nie diagnozę, ale kierunek działania, bo diagnozę stawia lekarz, jak pamiętamy, żeby tego człowieka z powrotem przywrócić do pełnej równowagi. No właśnie. Bo równowaga jest najważniejsza. I tak jak zacząłem rozmawiać, czy właściwie ty zasugerowałeś, że to jest wiele różnych tematów, a ja akurat ostatnio właśnie pisałem taki artykuł, bo wróciłem z kongresu, Światowego Kongresu Zdrowia z Pragi, gdzie o, tak, po angielsku i badania naukowe, i tą naszą działalność. Już tylko okazuje się, że nasza działalność, naszego stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli, na tle innych organizacji na świecie wypada bardzo dobrze, więc wielu profesorów podchodziło do mnie i gratulowało mi. I te pojęcia ciągle tam były używane, jak medycyny zintegrowanej, medycyny holistycznej, medycyny komplementarnej czy alternatywnej. My tutaj widzimy wszystko jako zintegrowane, holistyczne, no i też w pewnym części komplementarne. I ta holistyka jest taka na dwóch poziomach, ponieważ nasze uzdrawianie z innymi metodami, które lekarze i terapeuci stosują, może być widziana jako komplementarna, a w sumie jest holistyczna. A na drugim poziomie my rozumiemy chorobę, sytuację życiową holistycznie, czyli wszystko tutaj bierzemy pod uwagę. Jakbyśmy, właśnie tak jak zacząłem, byśmy zaczęli rozumieć, jakie czynniki wchodzą w grę u danej osoby, które wpływają na nasze dobre samopoczucie, bo zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, czyli nie tylko to, że ja nie mam chorób, to okazuje się, że bardzo wiele czynników wchodzi w grę i te czynniki się zmieniają w tym świecie i sztucznej inteligencji, internetu i tej komunikacji różnych, właśnie jeżeli chodzi o wirtualne, jest tyle, że to właściwie już od dziecka zmienia ludzkie postrzeganie, funkcjonowanie. I tu mamy nowe zadania, bo wielu osobom trzeba pomóc się odnaleźć w tym świecie, żeby mogli mieć kontakt ze sobą, fizyczny kontakt taki, że widzimy siebie, dotykamy siebie, widzimy ten świat, w którym jesteśmy, a nie uciekamy do świata wirtualnego. To są też takie nowe zagadnienia
w terapii, które trzeba brać pod uwagę i bierzemy to pod uwagę i coraz bardziej widzimy, jak to wszystko jest kompleksowe i w każdej dziedzinie jest coś, co by można było poprawić. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, bo tak z natury jesteśmy istotami społecznymi. A więc ja czasami z uśmiechem wspominam, że za komuny ludzie się częściej spotykali, podawali sobie ręce, pytali o zdrowie, o to, co słychać. I co jakiś czas, niekoniecznie Sylwester, ale imieniny, jakaś sprawa, spotykali się w mieszkaniu na różnych rozmowach, rozważaniach, w czym mogą pomóc. Było to żywe, tak? I tego zaczyna brakować. To niestety. No właśnie, tutaj jak my to rozumiemy, to trzeba jednak jakiś krok, jaki jest możliwy zrobić w tym kierunku, żeby ludzie mieli ze sobą więcej kontaktu, żeby rozmawiali na temat swoich uczuć, na temat pragnień i żeby realizowali to, co tam, czego pragną właśnie w tym świecie też namacalnym. No, więc... Uważam, że mamy to szczęście w takim razie, bo w naszym moim tak też gabinecie ludzie mają czas na to, żeby powiedzieć o tych problemach. Potem się skarżą, że ani w domu, ani w pracy nie ma z kim o tym porozmawiać. A to też, jak zacząłeś mówić, ma znaczenie psychiczne, czy o to, jak nas inni odbierają i to może mieć wpływ na zdrowie. Tak, to. No, jest też tak teraz, że jak to po pandemii wielu osobom podobało się, że praca zdalna jest taka świetna, bo nie trzeba z domu chodzić, zaoszczędza się czas, pieniądze, bo nie trzeba transportu, niczego. A teraz ludzie odkrywają, że jednak woleliby iść do pracy, iść do biura i tam pobyć z innymi ludźmi, bo jest ta interakcja. Ta interakcja nawet wpływa na poziom siły życiowej. Ona często wpływa pozytywnie, bardziej niż o wiele bardziej to jest korzystne niż takie mieszkanie w izolacji i praca zdalna. Więc tu to są takie nowe zagadnienia, które zostały wypróbowane i pokazują się jakieś tutaj rozwiązania. A to też fajnie jest, że w czasie sesji uzdrawiania pacjent ma dużo czasu, żeby był wysłuchany. Tak. Pomagamy w tym, żeby mógł się wypowiedzieć. I nie oceniamy, tylko staramy się tam wesprzeć tę ideę, która wyjdzie jako krok w kierunku zdrowienia. Antoni, wspomniałeś o tym, o tej konferencji, tak, w Pradze. Tak. Przybliż nam, jak obecnie wygląda, bo tak naprawdę ty przede wszystkim monitorujesz to, można powiedzieć, w Polsce. Jak wygląda sprawa między duchowymi uzdrowicielami a stroną rządową lub służbą zdrowia, która mogłaby wspomóc tak, nasze działania nawet w szpitalach? Więc w tej chwili mam w planie jeszcze ważne rozmowy. Nie będę tak zdradzał, dopóki okay. Nie zrealizuję, ale z osobami, które podejmują w tych dziedzinach pewne decyzje. Chcielibyśmy bardziej propagować też w środowisku lekarzy, czy studentów medycyny, czy też przeprowadzać jakieś badania, takie, jakie by były potrzebne do tego, żebyśmy mieli też własne polskie badania w kierunku tego, jak skuteczne, przydatne, czy pożyteczne, czy efektywne kosztowo byłyby te metody, gdyby były wprowadzone do służby zdrowia regularnie. Więc to są te tematy, w których chcielibyśmy zrobić jakiś krok. Też nie ma takiej świadomości w Polsce, żeby liczyć na to w tej chwili, że wyjdziemy z tym tematem i Sejm w takiej formie obecnie, w jakiej jest, nagle by przegłosował, że jednak wprowadzamy duchowe uzdrawianie do służby zdrowia. To musiałoby być też jakimś takim bardziej ogólnym, w ogólnym temacie. Jeżeli
ktokolwiek nas słucha, a mógłby jakiś krok w tym temacie zrobić, no to polegałby on na tym, że lekarz, byśmy mogli zmienić ustawę o lekarzach i o lekarzach, dentystach, bo to się chyba tak nazywa, to żeby lekarz mógł decydować, że jeżeli uzna za pożyteczne za zgodą pacjenta zatrudnić na przykład terapeutę uzdrawiania, czy hipnoterapeutę, czy jakiś terapeutę z innych dziedzin, to żeby to było jakby tutaj dozwolone i żeby za takie usługi też odpowiednio, żeby były wycenione, żeby to była normalna praca. Więc w tym kierunku, gdybyśmy to nawet tak bardzo ogólnie mogli zrobić, taki pierwszy krok, to byłoby to rozwiązanie w dobrym kierunku. A oczywiście tak jak w innych krajach, jak najbardziej pożyteczne by było, żeby w takich przychodniach był też uzdrowiciel i żeby pacjenci mogli korzystać na fundusz z takich sesji uzdrawiania. I to by dawało to, że ludzie ogólnie byliby bardziej zdrowi i też braliby większą odpowiedzialność, podejmowaliby też sami kroki w kierunku zdrowienia czy utrzymywania się zdrowym człowiekiem. Efektywne by to było kosztowo na pewno też. I myślę, że taki pilotażowy program mógłby nawet polegać na tym, że mamy jakby przedstawicieli różnych dziedzin medycyny holistycznej czy komplementarnej. Tu mamy przecież taką bogatą dokumentację w publikacjach naukowych co do konkretnych dziedzin medycyny holistycznej czy komplementarnej, jak one mogą pomóc, na co trzeba uważać, w jakiej dziedzinie byłyby pożyteczne, więc my to wszystko mamy. I taki właśnie team, taka grupa ludzi mogłaby być skonstruowana i jako taki projekt nie tyle badawczy, co pilotażowy, mógłby być w jakimś szpitalu przedstawiany, powiedzmy przez 3 miesiące, 6 miesięcy, później można by zrobić ocenę takiego projektu i potem zastanowić się, czy podjąć kolejny krok. Bywa tak, że nieraz różne fundacje sponsorują taki pobyt, na przykład terapeuty w szpitalu przez 6 miesięcy, później szpital zauważa, że jest to dobre i już jakby jest kontynuacja tego. Tak to mogłoby być. Mi się wydaje, że szpital niepubliczny, ale prywatny, to byłby zainteresowany takim bardziej holistycznym podejściem do leczenia. A tu się okazuje, że oni nieraz wybierają takie bardzo opłacalne rzeczy, które robią, czy to operacje, czy jakieś inne, a te takie długotrwałe to gdzieś tam nie są, ale nie są przez te szpitale oferowane. Ale na przykład w różnych krajach, gdzie jest więcej szpitali niż chętnych, żeby tam sobie pomieszkać, to w innych krajach jest to tak, że szpitale zatrudniają terapeutów holistycznych, bo dzięki temu mają więcej pacjentów. Mi się wydaje, że jak leczenie byłoby bardziej skuteczne, nastawione na powrót do zdrowia, a nie tylko na leczenie objawów, no to wtedy, gdyby tak lekarz miał dodatkowe pieniądze za to, że pacjenci są zdrowsi dłużej, no to wtedy by się rozglądali za pacjentami. Myśmy bardzo naciskali na to, żeby była taka ustawa i był projekt takiej ustawy, niemniej jednak izby lekarskie się zbuntowały i nie pozwoliły na tą ustawę, gdzie byłaby oceniana skuteczność leczenia. To przecież podstawa. Idziemy z samochodem do naprawy, to płacimy za to, że jest naprawiony. Chorujemy, to płacimy za to, że wracamy do zdrowia, a nie za to, że ktoś nam coś przepisuje, jeszcze za to musimy dużo zapłacić i jeszcze leki często są mniej zdrowe od suplementów, bo zawierają jakieś tlenki tytanu i inne rzeczy, bo mogą konserwanty, słodziki, farby, nie wiadomo co. Więc tutaj rzeczywiście w jakim to kierunku moglibyśmy iść? Moglibyśmy iść w kierunku takim, że tworzymy taki zespół. Wydaje mi się, to by było najlepsze. A jak nie, to moglibyśmy my jako stowarzyszenie wystawić parę takich osób do współpracy z jakimś konkretnym szpitalem przez jakiś czas. Zrobić też przy okazji badania naukowe, statystyki. No i żeby to się zakończyło pewną taką publikacją naszego działania.
Uzupełnię tylko, że nie tylko same szpitale. Ja współpracowałem też jakiś czas w hospicjum i widząc te zmiany nawet na twarzach i klientów, i nawet tam był psycholog taki kontrolny, jak to ta rozmowa, ten kontakt, to oddziaływanie duchowe wspaniale pomaga tym ludziom nawet przejść na drugą stronę, ale przez chwilę poczuć się sobą lepiej, wrócić do pełni, tak? Nie wiem, czy ty byłeś wtedy z nami, bo to już było bardzo wiele lat temu, w okolicach Poznania pojechaliśmy do takiego domu wojennej starości. Ach, tak, byłem. Byłeś, właśnie. Taka, jak to na początku, niektórzy przyszli, patrzyli, co myśmy robili, a myśmy wtedy jeszcze coś ćwiczyli, uzdrawianie. Ale później przyjmowaliśmy te osoby i tak jedna, dwie, później taka duża kolejka, na drugiej była. Kolejka się zrobiła i te panie, ci panowie chętnie korzystali z uzdrowiania. Bardzo im się to podobało. Jedna pani, pamiętam, starsza, podniosła rękę tak wysoko i mówi: Jezus, ja tak potrafię rękę wyciągnąć wysoko, i pyta się tego pana, był taki bardzo wysoki: jak pan się nazywa? A on mówi: Jezusek. To było takie śmieszne, bardzo wzruszające, ale rzeczywiście ci ludzie... Takie rzeczy się właśnie zdarzają w tym bezpośrednim kontakcie, gdzie ludzie są otwarci, potrzebują pomocy, a my możemy im dać nawet obecność, ale naszą energię, empatii, tak? I to jest wspaniałe. Tylko tak mówię, długoterminowym wsparciu jak najbardziej, to my jesteśmy chętni, żeby ustalić jakieś zasady, które by były do zaakceptowania do obu stron, i pewnie, że moglibyśmy odwiedzać hospicja, natomiast jeżeli to miałoby być takie już regularne, no to z tym się oczywiście będą wiązały jakieś koszty, no bo no tak. Robimy to zamiast tej naszej głównej pracy, bo to jednak wymaga czasu na jednego pacjenta, trzeba tak... I zaangażowania, to znaczy... Minut do godziny, i tych sesji by trochę... Dobrze by było, żeby ich trochę było, nie tylko tak chwileczkę, 15 minut. Nie. Aby miało to właśnie skutek, to ten czas musi jednak być dłuższy. Antoni, tak jak mówiłem na początku, możemy rozmawiać, rozmawiamy o wielu rzeczach, a czas wspaniale płynie do przodu. Powiedz, jak najlepiej można się z tobą skontaktować najszybciej, zwłaszcza osoby, które szukają albo które są zainteresowane tego typu działaniem. Więc jeżeli chcielibyście wziąć udział w kursie duchowego uzdrawiania, no to bardzo się ucieszę z tego powodu. Chętnie pomogę się wyszkolić w tej dziedzinie. Można albo wejść na stronę uzdrawianie.com, można zadzwonić na telefon w Polsce 607-387-737. Można napisać do nas do biura, czyli biuro@uzdrawianie.com. Można też wstąpić do stowarzyszenia. Nasza strona stowarzyszenia to psdu.pl. Można też skorzystać z indywidualnych sesji i takich, które ze mną, czyli albo przez telefon, przez jakiś komunikator, albo osobiście w Warszawie. Można też skorzystać z innych uzdrowicieli, którzy praktykują w różnych częściach Polski, za granicą, na stronie psdu.pl. Tam są nazwiska tych aktualnych uzdrowicieli, którzy publikują swoje dane. I między innymi też Jarek jest wspaniałym terapeutą. Profesor Dziennikarz, który w tej chwili ze mną rozmawia, więc skorzystajcie też z jego wspaniałej terapii, a ma też duże doświadczenie w hipnoterapii, także różne fajne rzeczy mogą się tam wydarzyć. W tych terapiach można łączyć pewne rzeczy, tak, to prawda. Ważne z kodeksu etycznego, żeby pacjent wiedział, że jak przyszedł na uzdrawianie, to dostaje uzdrawianie, a jakby chciał skorzystać z hipnoterapii czy z masażu, to będzie to świadoma decyzja, żebyśmy byli tu klarowni, jak chodzi o prawo. Tak.
Antoni, dziękuję za obecność, za rozmowę. Na pewno się spotkamy. Dziękuję Państwu za uwagę. Też pozdrawiam Was wszystkich.